Witajcie, przyjaciele. Kochani, witam was w ten piękny dzień. Ale chcę wam powiedzieć, że ten dzień może być jeszcze piękniejszy. Jeszcze piękniejszy. Może być jeszcze lepszy. Ten dzisiejszy dzień naprawdę może być wspaniałym dniem. Dniem lepszym, byś wygrał loterię. Może być dzień. Jeżeli zechcesz, jeżeli otworzysz swoje serce, to może być dzień twojego zbawienia. To może być dzień twojego wyzwolenia. To może być dzień, kiedy spotkasz się z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Ten świat jest przepełniony religijną informacją o Bozi, o Bozi, o Jezusiku w żłobie, o ciele eucharystycznym. Ale ja jestem tutaj, żeby wam zaświadczyć, żeby wam powiedzieć, że to wszystko to jest fałszywy obraz Boga. Bo Jezus Chrystus to żywy Bóg. Tak mówią słowa Ewangelii. I ja osobiście spotkałam się z żywym Bogiem, z żywym Jezusem Chrystusem. I ja doświadczyłam mocy, doświadczyłam obfitości, doświadczyłam pełni życia. Ja nie muszę jechać na koralikach, żeby mój Bóg mnie usłyszał, bo Bóg to mój tata. On mnie słyszy. On słyszy moje modlitwy. Chcę wam powiedzieć o tym, że tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie jest Bóg, tam jest obfitość. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest pełnia życia. Tam, gdzie jest Bóg, tam nie ma zarazy. Tam, gdzie jest Bóg, jest pełnia łaski. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest życie i zdrowie. Ten świat jest przepełniony zarazą. Jeżeli chcesz realnie być wolny od lęku, jeżeli chcesz być wolny od tego, od związania systemem tego świata, to jest tylko jedna, jedyna droga. Ta droga ma na imię Jezus Chrystus. Bo tylko Jezus Chrystus daje moc zbawienia. Tylko Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus jest źródłem zbawienia. Nie żadna bozia, nie rywka, nie to, że masz fajny moment dzisiaj, nie to, że sobie poskaczesz, że sobie zrobisz zdjęcie, że się opalisz, bo to wszystko się skończy. Za chwilę to wszystko się skończy. Ale ja mówię ci o czymś, co jest stałe, co jest niezmienne, bo taki jest Bóg. Bóg jest stały. Bóg jest Bogiem zwycięstwa. Bóg jest Bogiem obfitości. Bóg jest Bogiem łaski i dobroci. To dobry Bóg. I On mnie teraz postawił na tym miejscu, aby tobie zaświadczyć, że właśnie przybliżyło się do ciebie Królestwo. Że właśnie przybliżyło się do ciebie Boże Królestwo. To jest obfitość Bożej dobroci. Ona jest tutaj. Ona jest zawarta w tym, co ja teraz do ciebie mówię. Bo Bóg to prawda. Jezus Chrystus, żywy Bóg, nazwał siebie prawdą. Nazwał siebie życiem. Nazwał siebie pełnią. I ty dzisiaj możesz mieć pełnię życia. Możesz mieć pełnię zbawienia. Możesz mieć wszystko. To, o czym marzy twoje serce. Bo w tym momencie każdy człowiek jest oddzielony od Boga, jest oddzielony od prawdy. Ja też byłam takim człowiekiem. Ja też myślałam, po co mi Bóg, kiedy ja mam rozrywkę. Ja też myślałam, po co mi Bóg, kiedy ja dobrze zarabiam. Po co mi Bóg, kiedy mam fajne romanse. Po co mi Bóg,
kiedy sobie jeżdżę do pięciogwiazdkowych hoteli? Po co mi Bóg, kiedy jeżdżę sobie na rafę koralową na urlopy? Ale okazało się, że w moim sercu, mimo tego całego sukcesu, była pustka. Była głęboka pustka. Dlatego, że nic, żadna rozrywka, żadne pajacowanie, żadne udawanie, nic nie jest w stanie zaspokoić tej pustki w sercu każdego człowieka, tej nuty w sercu każdego człowieka, tej nuty, czy jest coś więcej, czy jest coś więcej niż wódka i kiełbacha, czy jest coś więcej niż skakanie sobie na imprezie, czy jest coś więcej. I chcę ci powiedzieć, że jest o wiele więcej. Jest wspaniały, niezmienny Bóg obfitości. Bóg, który, jeżeli ten Bóg zamieszka w tobie, jeżeli zamieszka z tobą, to twoje życie będzie wypełnione pełnią obfitości. Będziesz obfitował, będziesz siał nad każdą wodą, będziesz miał przychylność Boga. To naprawdę jest niesamowite, że Bóg to nie jest jakiś straszny obiekt, to nie jest jakaś bozia, która za dobre wynagradza, za złe karze. To nie jest ten Bóg. To jest Bóg, który przyszedł na ziemię i dał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, abyś ty mógł żyć. Bez Jezusa nie masz żadnej nadziei. Bez żywego Jezusa Chrystusa nie masz przyszłości. Nie masz nic dobrego. Jesteś zdany sam na siebie, na fale tego życia, na fale dobrych rzeczy, złych rzeczy, ale z Bogiem możesz mieć prawdziwe zwycięstwo, prawdziwą obfitość, prawdziwą radość. Przyjaciele, ja miałam te wszystkie rzeczy, o które większość z ludzi się jeździłam sobie na rafę na wakacje. Ja uznaję, że Jezus Chrystus jest źródłem mojego szczęścia. Jest dużo bardziej wartościowy dla mnie niż najlepsze wakacje, niż najdroższy hotel. Bo to jest skarb, przyjaciele. To jest skarb. Ale twoje serce musi się nakierować. Musisz zapragnąć żywego Jezusa, aby go poznać. Bo on nie jest doświadczalny. On nie jest doświadczalny, kiedy jesteś obojętny. On nie jest doświadczalny, kiedy cię to nie interesuje. Ale on jest dostępny dla każdego, kto szuka. Bo jest powiedziane, pukaj, a znajdziesz. Pukaj, a będzie ci otworzone. I taki właśnie jest Bóg. On czeka. On zrobił już swój krok w twoim kierunku. Teraz jest twoja kolej, przyjacielu. Ewangelia jest prosta. Ewangelia mówi, kto uwierzy w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i kto go uzna jako swojego Pana i Zbawiciela, ten będzie zbawiony. Zbawienie jest w twojej decyzji, przyjacielu. W twojej decyzji. Bez tej decyzji idziesz na zatracenie. Przyjmij te słowa, bo to są ostatnie i jedyne słowa ratunku dla ciebie. Ostatnie i jedyne słowa ratunku do twojego życia. Amen.